Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest senator Stanisław Gawłowski, a porozmawiamy o totalnej inwigilacji wpływowych ludzi, przeciwników w większości, ale nie tylko, bo też i członków koalicjantów, tych też trochę było, od niektórych wiemy, biznesmenów, bo dowiedzieliśmy się niedawno, że Zygmunt Solorz-Żak był inwigilowany Pegasusem. Chodzi o kilka tysięcy najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. Pan podał listę, znaczy liczbę 7 tysięcy, która szokuje, ale jest dobrze udokumentowana. 7 licencji, bodajże 225 milionów złotych nas to kosztowało. Skąd tak dokładne liczby i co jeszcze panu się udało ustalić? Tak się składa, że od jakiegoś czasu mam taką możliwość odwiedzania miejsca państwa, w którym ten program powstał, czyli Izraela. I tam od czasu do czasu rozmawiam z bardzo różnymi ludźmi, którzy zajmują się różnymi obszarami swojej aktywności, ale też tymi obszarami związanymi z Pegasusem. Kiedyś odpytywałem przy jakiejś okazji jedną z osób, która była bardzo mocno zorientowana, jak tylko afera Pegasusa wybuchła, żeby wytłumaczyła mi, o co chodzi z tym Pegasusem, co to jest za urządzenie i do czego służy. I on, ten człowiek, facet, trochę parsnął śmiechem i mówi: słuchaj, a ile wy tam w Polsce macie terrorystów? Szczerze powiem, miałem poważny kłopot z odpowiedzią na to pytanie, bo ja nie słyszałem jakoś w Polsce o terrorystach, bo chyba że traktujemy rząd PiS jako terrorystów, no ale to oni, to dokładnie ten rząd kupował Pegasusa, więc mówię do niego: słuchaj, ale ja tego nie rozumiem. Wytłumacz, dlaczego zadałeś to pytanie. A on mówi: wiesz, musisz to wiedzieć. Program Pegasus to nie jest taki zwykły program komputerowy. On rzeczywiście służy do ścigania, poszukiwań ludzi, którzy zajmują się terrorem. On ma w Izraelu status broni. Żeby ten program sprzedać gdzieś poza Izrael, to w Izraelu potrzebna jest zgoda ministra obrony narodowej i w jego ocenie, a wiedział, co mówi, kraj, który nabywa ten program, musi mieć też zgodę właściwego ministra obrony narodowej, kogoś, kto odpowiada za bezpieczeństwo w danym państwie. I mówi: wiesz, no, wtedy jeszcze nie mówił o liczbach, ale a to było po pierwszej transakcji, po pierwszym nabyciu pierwszej dwóch licencji. Wtedy powiedział mi: słuchaj, to jest naprawdę program, który ma tego typu znaczenie, bo tak na dobrą sprawę wszystko może zrobić z telefonem, z urządzeniem, może tobie podać dane, może ciebie podprowadzać, może tobie coś sugerować, może wpływać na twoje decyzje. Oczywiście może pobrać dokładnie wszystko, co masz na swoim urządzeniu albo miałeś. Ten jest może, praktycznie może nie też wgrać. Do wykrycia. Może też wgrać, to też jest ważne. To powiedziałem, podać dane, czyli wgrać. Tak. Bo chodzi o to, że jak on mi tłumaczył, chodzi o to, żeby tym ludziom, którzy zajmują się terrorem, czasami coś zasugerować, znaczy spowodować, że tracą zaufanie do określonych ludzi albo odpowiadają dezintegrować. w jakiś sposób. Tak, dezintegrować albo pozyskiwać, że on zaczyna z tym kimś korespondować, więc albo ma jakieś dane podane i on wtedy myśli, że to jest prawdziwy ten ktoś, kto jest właścicielem i zaczyna przekazywać dodatkowe informacje. Ale tak jak powiedział, on, ten program może wywołać, znaczy ten program ma charakter broni. I to była pierwsza taka nadzwyczaj zaskakująca dla mnie informacja, bo nigdy tak o żadnym programie informatycznym nie myślałem, że on może mieć aż tak daleko idące skutki i znaczenie, ale rzeczywiście z perspektywy czasu absolutnie rozumiem jego czy ich podejście w Izraelu. On jeszcze mi też nie mówił, ile
tych licencji, nie mówił o kwotach wtedy. Mówił tylko tyle, trochę żartując, trochę nie, że Polska to musi być bardzo poważnie zagrożony terroryzmem i terrorystami kraj. Ja sobie odpowiadałem mu, że ja nic na ten temat nie wiem, że od lat zajmuję się działalnością publiczną, ale nie słyszałem, żeby w Polsce terroryści jakoś upodobali sobie kraj do tego, żeby mieć tu swoje magazyny broni, szkolić się i tak dalej, że to wszystko musi być mocno nieprawdziwe. No ale potem po jakimś czasie, po dłuższym okresie spotkaliśmy się jeszcze raz. Potem on mówi, wiesz, to muszę tobie powiedzieć jeszcze kilka ciekawych rzeczy, że jakby polski rząd kupował ten program dwukrotnie, czy rozszerzał. Kupił pierwsze dwie licencje, a dopytałem, o co chodzi z licencjami, usłyszałem, że jedna licencja to jest 1000 aparatów, że ona tyle mniej więcej urządzeń, na tylu urządzeniach można zrobić strzał, zaatakować, sprawdzić, pozbierać i wyjść z tego urządzenia, albo coś włożyć na to urządzenie, wgrać właśnie do tego urządzenia. I że rząd Szydło dokonał zakupu dwóch takich licencji, rząd Morawieckiego pięciu, czyli łącznie 7 licencji, łatwo policzyć 7000 urządzeń. I on już wiedział, że jest w Polsce poważna awantura o to i że nie tylko polski Senat powołał komisję, która próbuje zbadać, ale też Parlament Europejski, no, mówił, że w Izraelu też wokół tego się, o tym się trochę mówi, ale jakby w trochę innym kontekście, ponieważ te wszystkie firmy i rząd, jeżeli wyraża zgodę na sprzedaż takiego oprogramowania, to raczej zajmuje się ochroną tych firm, a nie wydawaniem ludzi, którzy tym się zajmują, bo przecież ci ludzie wyprodukowali program w dobrej intencji, nie mieli złych intencji takich o to, że w Polsce będzie program używany do zwalczania opozycji szeroko rozumianej, bo wie pan, jak dyktator, państwo autorytarne, dyktator, dyktatura chce kontrolować wszystkich, zarówno tych, którzy są po drugiej stronie, tych, którzy są z opozycji, tych, którzy są w biznesie albo ludźmi no właśnie, wpływowymi. Bo to teraz powiedzmy, co my wiemy dziś, co my wiemy? Wiemy, że zastosowano go przeciwko adwokatowi opozycji, Romanowi Giertychowi. Wiemy, że zastosowano go, to jest taki bardzo ważna rzecz, przeciwko Krzysztofowi Brejzie, który był szefem kampanii koalicji wyborczej w 2019 roku i że próbowano go wyłączyć. Poddano go gigantycznemu hejtowi przy użyciu telewizji publicznej. To była pełna współpraca między operatorami Pegasusa a Samuelem Pereirą. Oni po prostu karmili, dostarczali mu po prostu amunicji. To jest mechanizm znany z Rosji autorytarnej, tam gdzie już dyktatura już może nawet jest już, tam autorytaryzm już minął, jest już pełnowartościowa dyktatura. Tam się po prostu robi, właśnie to jest taki mechanizm, że jeżeli nawet się niczego nie znajduje, to się fałszuje. Tak jak sfałszowano w wypadku Brejzy. Tak samo robiono na przykład w wypadku Nawalnego, gdzie przekazywano do mediów też państwowych zapisy rozmów Nawalnego Skype'em, ponieważ one niewiele dowodziły, no to je podrasowywano i publikowano po prostu fałszywe. No, Pereira publikował fałszywe SMS-y, tam publikowano fałszywe zrzuty z komunikatora Skype. I teraz co wiemy? Wiemy o prokuratorce, pani Ewie Wrzosek, na pewno nie była jedyną prokuratorką. Ja wiem o dwóch sędziach, ale tutaj powiedzmy szanuję ich decyzję, żeby nie ujawniać tej sprawy, no bo to są nie tylko, umówmy się, to dotyczy nie tylko ten kwestia inwigilacji samej osoby, ale również ich bliskich, bo Pegasus ma to do siebie, że jak inwigiluje człowieka, to inwigiluje wszystkich wokół. Ja byłem inwigilowany, uwaga, czterema Pegasusami, bo byłem inwigilowany Pegasusem Andrzeja Długosza, przedsiębiorcy, który do tej pory ma najwyższy współczynnik, tam 60 parę wejść Pegasusa, no, gigantyczne koszty. Andrzej Długosz nie jest przestępcą, nie ma żadnych zarzutów. Nie wiadomo, po co to zostało zrobione. On sam powiedział, że być może ma to związek z jego działalnością dla firmy węglowej,
która konsorcjum amerykańsko-szwajcarsko-niemieckie, które chciało wejść na polski rynek, i to było nie w smak ludziom z PiS, którzy zarabiali na imporcie rosyjskiego węgla, bo wówczas zmniejszyłaby się możliwość importu, byłby nieopłacalny. W związku z tym wypychano ich, chodziło o kupienie kopalni Krupiński. PiS wolał zamknąć kopalnię Krupiński, zapłacić 600 milionów złotych, niż dostać 200 milionów złotych. To już różnica jest 800 milionów w obrocie, bo wydać 600, a dostać 200 to jest 800 milionów. I uwaga, to byłoby 5 tysięcy etatów w Polsce w tejże kopalni. No i oczywiście ponad 3 miliony ton, bodajże 3,5 miliona ton wydobycia rocznego, i o te 3 miliony i pół ton, które nikt nie importowano by z Rosji, poszło. Takie była hipoteza pana Długosza, którą powiedział w Senacie, przesłuchiwany przez komisję do spraw Pegasusa. I tutaj jest jeden właśnie taki przykład. Jest jeszcze na przykład u mnie przykład Andrzeja Malinowskiego, z którym utrzymywałem relacje, gdzie też był pegazusowany. No oczywiście Romana Giertycha, no i Tomka Szwajgierta. W wypadku Tomka Szwajgierta mieliśmy taką rzecz, że myśmy się zorientowali, że on jest pod... Nie wiedzieliśmy, uważaliśmy, że Pegasus jest dla nas za drogi. Myśleliśmy, że byliśmy robieni czymś słabszym. Myśmy, ta masowość Pegasusa nas przeraziła, bo nam się wydawało, że władza no nie używałaby broni przeciwko zwykłym ludziom, no bo jak? No ale się okazało, że to jest Pegasus, ale mieliśmy dowody, bo zaczęliśmy podkarmiać w momencie pegazusowania tego Pegazusa fałszywymi informacjami, i następnie te informacje były wyrzucane do troli internetowych, więc mieliśmy po prostu zero-jedynkową sytuację, że jest to robione jako broń. Co panu się udało ustalić? Co pan, jak ten obraz, który ja tutaj sobie narysowałem nam, gdzie to jeszcze można uzupełnić? Co oni jeszcze, do czego oni jeszcze to używali? Tych osób jest, było znacząco więcej. No, Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, środowiska rolników, które było bardzo mocno niezadowolone z rządów PiS, a przecież wszyscy wiemy, że PiS starał się w tym środowisku budować taki obraz, że oni są prawdziwymi opiekunami spraw wiejskich, a Michał Kołodziejczak pokazywał fałsz i obłudę w ich wykonaniu i też został zaatakowany Pegasusem. Jestem przekonany, że chcieli jego skompromitować w oczach jego środowiska, środowiska rolników. Absolutnie przedsiębiorcy. No, ta informacja dotycząca Zygmunta Solorza też jakoś szczególnie mnie nie dziwi. Były szczególne. Zygmunt Solorz, wpływowy człowiek w Polsce, bo te wpływy zawdzięcza choćby silnej marce, jaką jest Telewizja Polsat. I wiele osób mówiło, że przed wyborami Solorz się sprzedał, że on realizuje jakieś interesy z PiS-em, a jestem przekonany, że PiS chciał jego kontrolować. Być może zdobyli coś o nim, co miało wpływ na jego decyzje dotyczące właśnie wsparcia w Polsacie PiS-u. To wszystkie te informacje oczywiście jeszcze przed nami, ale jeszcze jedną rzecz udało mi się też w ostatnim czasie ustalić. To jest wartość zakupu. Ja podałem, bo okazuje się, że jedna licencja, czyli te 1000 aparatów, 1000 urządzeń, to jest 7 milionów euro. 7 milionów euro i rzeczywiście to są ogromne pieniądze. No 7 razy 7, 49 milionów euro razy kurs 4,3 wychodzi 220 kilka milionów złotych. No gigantyczne pieniądze wydane z pieniędzy podatnika. My się na to wszyscy złożyliśmy tylko i wyłącznie po to, żeby władza PiS mogła nas śledzić, mogła nam wprowadzać różnego rodzaju dane, ponieważ mogli to robić w sposób masowy. A ci ludzie, którzy nie posiadają iPhone'ów, mają Androidy, to tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie wykryć tych interwencji, operacji, tego ataku. Interwencji. Udało mi się jeszcze jedną rzecz, jedną, może więcej niż jedną, ale ważną rzecz ustalić. Otóż w Polsce,
Na początku PiS mówił Pegasus, nie, my nie wiemy w ogóle o co chodzi. CBA, które obsługiwało ten program, używało nazwy Javis. To taki sztuczna inteligencja w firmach Marvela. Javis, taka nazwa była używana przez nich. I Biuro Technik Operacyjnych CBA wykorzystywało rzeczywiście ten program w różny sposób. Ja znam przypadki świadczące, że pojedynczy prokuratorzy, którzy pewnie mieli dużo większą wiedzę na ten temat, dość łatwo zlecali operacje w CBA właśnie dla tego Biura Technik Operacyjnych z wykorzystaniem Pegasusa. W tym przypadku Javis, tak to się nazywało w CBA. Znam przypadki aktywnych prokuratorów w tej sprawie i myślę sobie, że przyjdzie ten moment, że trzeba będzie te informacje ujawnić, ale zakładam, że ministrowie i te służby same będą chciały się oczyścić z tego wszystkiego. No tak, Wiemy, bo... ile nas to kosztowało. Wiemy, ile wydali pieniędzy, wiemy, kto był w dyspozycji tego programu, wiemy, jak łatwo obchodzili przepisy ustawy, bo jeżeli prokurator występował, a w tym przypadku nawet nie musiał, bo on do 5 dni bodajże nie musi nawet pytać sądu o zgodę na podsłuch, bo to nie jest klasyczny podsłuch, to jest coś, co on robi interwencję na pana telefonie, na przeprowadza operację, on tam w ogóle nie musi być dłużej, tylko przez jakiś dość krótki okres. Zdjąć wszystko to, co jest istotne, wszystko w zasadzie zdejmie z pana telefonu, historyczne rzeczy i tak dalej, nie tylko, i coś, co jest dla nich ważne w gra, więc to tak się to odbywa wszystko. No właśnie, bo powiedzmy tak, to zwracała uwagę pani profesor Łętowska, powiedzmy trochę o kulisach. PiS dokonał takiej małej zmiany w kodeksie postępowania karnego, w kodeksie zgody na inwigilację, że dorzucił, że zgoda sądu na inwigilację oznacza również zgodę na wejście, wchodzenie służb w komputery, tablety, smartfony, ale nie było to w żaden sposób regulowane i doprecyzowane. I tutaj to jest to, co pan powiedział, że no nie może być w żaden sposób, oczywiście oni stoją tak na sobie na stanowisku, ale to jest wersja, która no jest nieakceptowalna w demokratycznym państwie prawa, że interpretuje się rozszerzające uprawnienia służb. I uprawnienia każdego urzędu w każdym demokratycznym państwie robi się od do. Więc kiedy na przykład Krzysztof Brejza został, wyłudzono zgodę z sądu, bo tak to trzeba spojrzeć na to, to dostano tą zgodę na miesiąc, czyli na miesiąc kontaktów, to był bodajże kwiecień 2019 roku i ten miesiąc oznaczał, że sąd się zgodził, żeby przez miesiąc czytać SMS-y i rozmowy, nawet załóżmy, że komunikatorami, pana Brejzy, ale nie zgodził się, żeby podsłuchiwać całe jego otoczenie, tak robiono z Pegasusem, nie zgodził się, żeby przeglądać jego archiwalną korespondencję. I tutaj jest ta właśnie tego, że PiS oczywiście sugeruje, że to było to, tak zresztą Mateusz Morawiecki, który próbuje być takim, że umywa ręce, ja się pytałem, oni mi mówili, że mieli zgodę. Prawda jest taka, że Morawiecki, będąc premierem na jesieni 2021 roku, kiedy dowiedział się o nieprawidłowościach, kiedy Polsce unieważniono te licencje w jakiś tam sposób, te Pegasusy później działały, ale one były bardzo mocno ograniczone. Tam była sytuacja taka, że ten ostatni Pegasus przestał działać gdzieś w 2023 roku, bodajże w agencji wywiadu, natomiast no, były represje. To znaczy panowie z NSO, z tej firmy, która sprzedała Polsce Pegasusa, oni się przestraszyli się pozwów. Po pierwsze od Apple'a za łamanie tych zabezpieczeń, po drugie od ofiar Pegasusa, no bo de facto oni sprzedali... No,
To jest tak, jak pan powiedział, no skoro nie ma w Polsce terrorystów, no to oni twierdząc, że sprzedali broń do zwalczania terrorystów, a że pan Morawiecki z panem Ziobrą postanowili sobie zwalczać i wcześniej z panią Szydło zwalczać opozycję, to już może nie być ich sprawa. To dla sądów międzynarodowych nie jest ta brak odpowiedzialności NSO nie jest taki jasny. Ja wiem o tym, że Apple ich pozwał. Wiemy o tym, że WhatsApp ich pozwał, więc tam te sytuacje to są groźby, naprawdę każdy z tych pozwów może się okazać rujnujący. Więc to jest taka bardziej złożona historia. I jak pan rozmawiał z tymi kontaktami, to jak oni widzą, nie wiem, swoją odpowiedzialność, czy oni się boją tego, że PiS ich pociągnie na dno, czy będą współpracować, czy oni uważają, że politycy w Izraelu, że firmy, że ludzie związani z NSO, no tam też były jakieś zmiany właścicielskie, że będzie współpraca z Polską chociażby komisją śledczą. Są zmiany właścicielskie i personalne w firmie NSO. Ta obawa oczywiście u nich istnieje i ona też ma taki wymiar zmiany umowy, która była zawierana już przy okazji kolejnej transakcji. Oni wprowadzili wprost do umowy zapisy, że ten produkt, który sprzedają, czyli sprzedaje NSO, nie może być, czy inaczej, on może być wykorzystywany do walki z terrorystami. Dane państwo nie może używać je do kontroli prześladowania swoich obywateli. Oni uważają, że to ich zabezpiecza, że oni jakby przenoszą odpowiedzialność siebie na państwo, na instytucję, która dokonała zakupu tego oprogramowania. Oni mają świadomość, że ta sprawa jest dla nich nadzwyczaj niewygodna i że mogą się spodziewać daleko idących konsekwencji związanych z wykorzystaniem programu przeciwko obywatelom. Zwłaszcza, że się okazuje, że nie tylko w Polsce ten program był tak wykorzystywany, nie tylko w Polsce, chociaż w Polsce to jest taki najbardziej jaskrawy przykład zaangażowania programu w państwie demokratycznym do walki wprost z opozycją. Czyli jakbyśmy mieli się, czego się powiem tak, czego się jeszcze możemy dowiedzieć takiego, co nas szokuje? No bo wiemy o tym, oczywiście teraz dużo mówiliśmy o opozycji. Roman Giertych, adwokat opozycyjnych. Michał Kołodziejczak, senator Brejza. No Myślę, właśnie. że się dowiemy o wielu politykach opozycji, posłach i senatorach, Ale też bliskich którzy... współpracownikach Jarosława Kaczyńskiego, bo ja na przykład wiem, Właśnie. ustalone, że Jan Krzysztof Ardanowski był robiony Pegasusem. Mam też informację, że Pegasusem robiono Jarosława Gowina i jego otoczenie bardzo mocno. To jest pytanie, czy to się, jak to się zweryfikuje, to też będzie gigantyczny skandal. Nasze wiewiórki twierdziły, że Andrzej Duda miał taki swój prywatny telefon, który nie był formalnie z nim związany, zarejestrowany, i że on również był pegazusowany, również było po prostu zaciąganie informacji. Czyli tak naprawdę może się z tego okazać, że PiS może mieć dużo większe problemy z własnym zapleczem. Kaczyński, Kamiński, Wąsik. Muszę powiedzieć, że z dużym rozbawieniem śledziłem, jak panowie z PiSu występowali, bronili Kamińskiego i Wąsika. Jakby tak się dobrze przyjrzeć, to nie było to powszechne. To były te same twarze, które gdzieś tam się wypowiadały na jego. Dlatego, jak mi tłumaczyła wiewiórka z Nowogrodzkiej, Kamiński z Wąsikiem są najbardziej znienawidzonymi ludźmi, ponieważ są takimi oprawcami Kaczyńskiego i tak są kojarzeni. Ja może przypomnę panu. To też tłumaczy tak mocne zaangażowanie Andrzeja Dudy, bo wszyscy powszechnie wiedzą, że skoro Pegasus był w rękach CBA, czyli de facto Wąsika i Kamińskiego, to oni mieli bezpośrednio wpływ na to, co tam się i do czego on jest tu używany. Jestem przekonany, że był używany również bez dyspozycji prokuratury, że tego typu zjawisko tam też występowało. A to oznacza, że w takiej atmosferze, w którym PiS budował
braku zaufania do kogokolwiek i powszechnej inwigilacji, to środowisko ludzi związanych z PiS-em, czyli między innymi Duda, ale nie tylko, mógł być inwigilowany. A to też oznacza, że pobyt Wąsika i Kamińskiego dłużej w więzieniu by stawał się nadzwyczajnie bezpieczny dla wszystkich decydentów. I to zaangażowanie Dudy, takie ponadwymiarowe, nielogiczne w obronę Wąsika i Kamińskiego w tym przypadku wiele, wiele wyjaśnia. I myślę sobie, że wielu polityków PiS dzisiaj obawia się tego, kto ma i dysponuje tymi nagraniami i kto i w jaki sposób je wykorzysta przeciwko nim. Nie martwiłbym się o polityków opozycji, bo gdyby cokolwiek było, Kamiński, Wąsik, tudzież Ziobro już by w procesie technologicznym używali i opluwali polityków opozycji. Więc bój się, PiS-ie, stworzyłeś potwora i ten potwór was po prostu zaatakuje. No właśnie, ale to niech mi pan jeszcze powie, co zrobić, jak się zabezpieczyć. Po pierwsze, no wiadomo, że prokuratura będzie próbowała rozliczyć. Jest bardzo ciekawe na przykład postanowienie sądu w sprawie, bo była do tej pory była taka sytuacja, że sądy sprawy, że prokuratury sprawy nielegalnej inwigilacji Pegasusem umarzały, ale sądy nakazywały wszcząć i prowadzić. I taki na przykład decyzja sądu zapadła w sprawie Tomka Szwajgierta, że nakazała sądowi prowadzić te postępowanie. I tam między innymi sąd nakazał udzielić odpowiedzi, oprócz tego, że po pierwsze czy to, no bo zwrócił uwagę sąd, że jak ktoś był inwigilowany Pegasusem, to wcale nie wiadomo, czy był inwigilowany polskim Pegasusem, czy zagranicznym, bo przecież pisowcy nie są jedynymi dysponentami tego programu, więc po pierwsze ustalcie, kto to inwigilował. Po drugie, powiedział bardzo ciekawą rzecz, żeby ustalić, kto personalnie, imię i nazwisko funkcjonariusza, który dokonał przełamania blokady. Na przykład w telefonie Tomka Szwajgierta. Co to oznacza, żeby pójść z indywidualną odpowiedzią, że ten, który po prostu przyszedł i wykopał te metaforyczne, elektroniczne drzwi i dokonał po prostu przestępstwa, włamania, będzie ponosił odpowiedzialność. Tutaj jest takie bardzo mocne uderzenie, bo po tym orzeczeniu myśmy dostali informację ze służb, że służby z nas zeszły, mówiąc swoim decydentom, jak wy nas nie chronicie i takie rzeczy są, tego, że my mamy pójść siedzieć, to my się nie będziemy w takim razie w to babrać. I tu też jest pytanie, które nadaje. Co takiego powinna zrobić obecna większość demokratyczna, żeby, wiadomo, rozliczyć, no to prokuratura, to sądy, ale co by zrobić, żeby w przyszłości to się nie działo, żeby ta kontrola operacyjna nie była taka, jak jest w tej chwili, że sąd, jak dostaje wniosek o kontrolę operacyjną, to musi napisać uzasadnienie każdego wniosku, który odmówi, a jednocześnie, jeżeli sędzia podpisze wniosek, to nie musi pisać nic. Czyli jest ewidentna zachęta do tego, aby sędziowie klepali takie wnioski. Nie ma tak naprawdę z takiego wniosku, który jest składany, nie wynikają żadne informacje, jakie środki chce dana służba użyć przeciwko delikwentowi. I tu pytanie właśnie, no co zrobić, żeby to nie była taka szara strefa? Tak na dobrą sprawę, ja mam przekonanie, że trzeba trzy rzeczy zrobić. To jest moje przekonanie, ale myślę sobie, że ono jest w całości logiczne. No, poza oczywistym pierwszą rzeczą zmienić prawo. Prawo musi nadążać za rozwojem technologii. Ono musi reagować w taki sposób, żeby zmiany technologiczne, które tak naprawdę bardzo mocno, bardzo dużym tempie zmieniają naszą rzeczywistość, w tej części również były regulowane, że wyraźnie opisać się, może nie trzeba w szczegółach, a może w ogóle w takim bardzo dużym ogólniku, że za każdym razem, jak prokuratura chce zastosować tego typu urządzenie, to musi precyzyjnie opisywać, co to za program, skąd i tak dalej, żebyśmy wszyscy od początku do końca wiedzieli, że polskie państwo posiada takie programy i jeżeli one są stosowane, to nawet jeżeli prokuratura wnioskuje, sąd wyraża zgodę,
To jest wyraźnie zapisane, jakiego programu używa. Te dokumenty nie są jawne, więc nie należy się jakoś szczególnie obawiać. I to dotyczy również takich szybkich sposobów wykorzystania tego programu. Państwo nie może być ślepe. Gdyby się pojawił, nie daj Boże, jakiś terrorysta, to państwo musi umieć jego znaleźć, wykryć i odpowiednio zastosować, ale państwo nie może używać programu, który zwalcza obywateli. To po pierwsze. Po drugie, muszą być bardzo przykładnie ukarani wszyscy ci, którzy nadużywali tego programu. To jest taka przestroga na przyszłość. Jeżeli tobie się wydaje, że jesteś takim królem, że niezniszczalny i wszystko teraz możesz, i możesz łamać prawo, bo masz teraz władzę, obywatele w danej chwili dali tobie władzę, to pamiętaj, w państwie demokratycznym w taki siaki sposób ta władza się może zmienić. A jeżeli złamałeś przepisy i prawo, działałeś na szkodę obywateli, to pójdziesz za to po prostu siedzieć. I co do tego nie mam wątpliwości, że tak się powinno stać w stosunku do tych osób, które wykorzystywali to urządzenie. I po trzecie, ja oczekuję pełnej jawności w tej sprawie. Znaczy, nie mamy już dzisiaj najmniejszej wątpliwości, do czego był używany program. To chcę wiedzieć, kto, ilu ludzi, w jakim zakresie. Ilu było podsłuchiwanych, kto podsłuchiwał, kto za tym stoi, jacy prokuratorzy używali tego programu, jacy ludzie z imienia, nazwiska w służbach używali tego programu i za tym stali, jacy ludzie z imienia, nazwiska byli podsłuchiwani. Opinia publiczna ma prawo to wszystko wiedzieć. Program był nielegalny, a więc wszystkie te działania były nielegalne, więc ujawnienie tego wszystkiego. Nie mówię na razie o uczynieniu krzywdy, bo jeżeli one się pojawiły, to też się powinno zdarzyć. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Ja przepraszam, ale bateria mi zaraz padnie. To moja wina, nie naładowałem Szanowni wcześniej. Państwo, to ja mówię Państwu i gościowi do zobaczenia. Pozwolę sobie tylko polecić Historię bez cenzury, magazyn, którego jesteśmy wydawcą jako Instytut Zarządzania Informacji, a ja jestem autorem. Polecam. A Państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.